Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC Football Manager 2024, który tutaj rządzi i dzieli kolejny odcinek kariery Radomiakiem Radom. Niestety musiałem tego save'a stworzyć od początku, a wiecie czemu? Ponieważ zapomniałem odtiknąć tej opcji, która odpowiadała za zamaskowane atrybuty zawodników i wszyscy piłkarze mieli odkryte atrybuty, więc nie byłoby sensu tutaj absolutnie grać, ponieważ odpada wtedy scouting, a scouting jest bardzo, bardzo istotną rzeczą i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim rozpoczniemy ten odcinek, to zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału i do tego, abyście odwiedzili nasze media społecznościowe i najlepiej się tam serdecznie rozgościli na Facebooku, na Twitterze i na serwerze Discord. Wszystkie linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. No więc tak, odpadł nam mecz z ŁKS-em. Pamiętamy, przegraliśmy go 3-0. Oczywiście ja nie będę tej taktyki zmieniał. Już Wam to wszystko pokażę. Dobrze, że tylko ten ŁKS mieliśmy rozegrany i ja się w porę zorientowałem, że tej opcji nie odznaczyłem. Teraz jak sobie spojrzymy na piłkarzy, no to piłkarze mają zamaskowane atrybuty, a wtedy były widoczne. Nie możemy grać na widocznych, bo to jest oszukiwanie. W sensie nie oszukiwanie, ale gra jest za łatwa. W każdym razie tak. Odpadło nam to spotkanie z ŁKS-em, ale to na spokojnie. Zaplanujemy sobie na piątek troszkę inny sparring, może ze słabszym zespołem. Na przykład tutaj damy sobie, a niech będzie Polonia Warszawa. Jak mówię, taktyka jest identyczna. Taktyka jest ta sama. Tutaj w tym aspekcie nic nie zmieniamy. Chcemy grać piłką, chcemy te akcje tworzyć, chcemy tą piłkę posiadać i udowodnić, że można tak grać. Ale teraz o scoutingu, bo nasza droga musi być na tym sejwie jasna. Chcemy ten Radomiak zamieniać w polski zespół. Oczywiście nie pozbędziemy się nagle wszystkich Brazylijczyków, Portugalczyków i tak dalej, no bo nie byłoby kim grać, ale powolutku, powolutku będziemy w tą stronę zmierzać, no bo nie chcemy mieć tu piłkarza, który nazywa się Bruno Jordão i zarabia 108 tysięcy złotych miesięcznie. Chociaż oczywiście jest zawodnikiem niezłym. No i w związku z tym ja mam tu oczywiście odpalone cztery polskie ligi, czyli mamy cztery poziomy rozgrywkowe. Jest Ekstraklasa, jest Fortuna Pierwsza Liga, jest Liga Druga i są cztery grupy Ligi Trzeciej. I nie bez powodu to mam, ponieważ będę chciał szukać zawodników w niższych ligach polskich i najlepiej, żeby oni byli Polakami. Oczywiście tutaj dam Wam kilka przykładów. Bardzo wiele osób mnie pytało na ostatnich streamach, w jaki sposób wyszukiwać, jak to robić. Oczywiście są poradniki na ten temat na moim kanale, na głównej stronie, w dziale poradników sobie to znajdziecie, no ale też tutaj oczywiście mogę do tego nawiązać. Nie będę chciał tu tworzyć priorytetów rekrutacyjnych, czyli wysyłać skautów w jakieś regiony świata, ponieważ działa to średnio dosyć w tym FM-ie. Mam takie wrażenie, że w poprzednich edycjach jednak troszkę więcej tych zawodników znajdowano, chociaż można znaleźć perełki. W związku z tym, klub po klubie, będę sobie po prostu skautował młodych piłkarzy. Na przykład w Zniczu Pruszków mamy Krystiana Tabarę. Oczywiście lepiej to zrobić troszkę później, kiedy rozpoczną się rozgrywki ligowe. Wtedy widzimy, którzy piłkarze tutaj grają po prostu i są jakby znaczącymi postaciami. W tych niższych ligach polskich pamiętajmy, że jest ten przepis, który powoduje, że muszą tamte zespoły grać przynajmniej jednym młodym piłkarzem, więc na tym to będzie polegało. Co jakiś czas będę się wybierał do klubów niższych lig i szukał tam po prostu młodych piłkarzy, ale nie wypożyczonych, no bo oczywiście z Górnika Zabrze piłkarza ciężko będzie nam tutaj ściągnąć, więc po kolei każdy zespół, oczywiście z Wisła Płock, z Dawidem Kocyłą, który ma lat 20, ale ma też długą kontuzję. Mamy tu Radosława Cielemęckiego i takiego zawodnika możemy sobie spokojnie powolutku skautować. Mamy na razie tylko jednego głównego skauta, czyli jak wejdziemy sobie w centrum skautingu, no ja bym chciał, żeby w ogóle, żebym ja tutaj w ogóle przejął te elementy, jeśli chodzi o scouting, bo na ten moment to chyba priorytety, tak, Antonio Ribeiro, więc ja tu podejmę pracę w tym zakresie. No i skautujemy sobie powolutku tych młodych piłkarzy. Róbmy to jakby systematycznie, to znaczy na początku gry po prostu w pierwszym miesiącu, drugim, trzecim, czwartym powolutku po kolei tych piłkarzy dołączajmy, będziemy mieli wtedy listę życzeń. Chodzi o to, żeby sobie bazę budować tych piłkarzy, których ewentualnie chcielibyśmy w następnym sezonie
pozyskać, tak? Czyli dostaniemy raport o Tabarze, no to zdecydujemy, czy chcemy go dołączyć do listy, do tej naszej shortlisty. Tutaj oczywiście i tu będą aktualizowane te raporty skautów, trzeba mieć tą opcję zaznaczoną i będziemy sobie budowali na ten moment, kiedy może jakieś pieniążki dostaniemy. Na razie mamy budżet transferowy 20 tysięcy złotych, więc nikogo nie pozyskamy, ale kto wie, co będzie za rok, dwa, trzy w Radomiaku. Więc jakby musimy cały czas na to uważać i musimy tych zawodników wprowadzać. Mamy oczywiście młodych chłopaków w zespole, jest Molendowski, jest Snopczyński, Zimowski i Okoniewski i oni mają nam budować tutaj mają nam oczywiście te minuty, które musimy wypracować, żeby nie zapłacić kary, bo nas na to nie stać. Mamy bardzo mały budżet, 4,5 miliona, on się za kilka miesięcy wyczerpie. Na pewno, bo też przychody z biletów nie będą duże. No wiadomo, że będziemy mieli przychody z ligi, z praw telewizyjnych. No ale generalnie nie będzie to wyglądało pewnie idealnie i najlepiej. Więc tak to będziemy chcieli zacząć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj w meczu z Polonią Warszawa. Ale jak mówię, ten scouting jest dla nas bardzo, bardzo istotny. Klub po klubie, liga po lidze, będziemy sobie to sprawdzać. No z Wisły raczej nikogo nie pozyskamy, nawet jeżeli... chociaż możemy tam też zajrzeć, to nikt nam nie broni tych piłkarzy sobie, na przykład Kacpra Dudę, no ale o nim wiemy, że to jest zawodnik fantastyczny, że on będzie się kapitalnie rozwijał, ale pozyskać Kacpra Dudę to trzeba mieć dużo pieniędzy i najlepiej od razu europejskie puchary grać, bo on inaczej do Radomiaka nie przejdzie, nie spojrzy. Oczywiście spoglądamy też na zespoły drugie, na zespoły U19, ale to najlepiej mówię, jak się rozpoczną jakieś rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów, tak? No to wtedy jakby łatwiej troszkę wyodrębnić tych najlepszych piłkarzy. Także tutaj będziemy sobie na pewno patrzeć na tych graczy i zobaczymy, czy uda się kogoś ciekawego wyciągnąć. Jest Patryk Warczak, też będziemy go sobie obserwowali i potem uznamy, czy dodamy go do listy naszej shortlisty, czy nie. Kacper Sadłocha również i tak dalej, i tak dalej. Więc w tą stronę będziemy chcieli iść. Będziemy skautowali tych młodych piłkarzy, będziemy sobie o nich często rozmawiali, bo taką drogę chce mieć Radomiak. Tymczasem, w ogóle ja nie wiem, czy tutaj jeszcze sobie muszę na tego Rosze zerknąć, czy on by się tu mi nie nadał jako cofnięty napastnik. Cofnięty napastnik mógłby tu fajnie zadziałać w tej taktyce. Tu jest fałszywy napastnik już jeden. Ciekawe, jak to by wyglądało z cofniętym napastnikiem. Zobaczymy. Więc tak, na bramce oczywiście Majchrowicz. Prawa strona obrony Jakubik, lewa Dawid Abramowicz. Tu się nic nie zmieni. No w środku będziemy mieli Rafaela Rossiego i pewnie Wózkowicza, ale on na razie nie jest dostępny. Tutaj będziemy mieli Luizao. Na prawej stronie i na lewej to będzie oczywiście Semedo i prawdopodobnie Machado. Tu nie będę raczej zbyt wiele zmieniał, ale dzisiaj chciałbym sprawdzić sobie na pozycji ofensywnego pomocnika właśnie Bruno Jordão, tak? Żeby sobie z Rafałem Wolskim tu zagrał. I ten Wolski jako fałszywy chyba napastnik będzie... Może nie? Może damy to odwrotnie? Teraz, no i w ataku na razie jeszcze Rosza nie mamy, tego zawodnika, więc tu będziemy musieli postawić na młodego Okoniewskiego. Nie, zobaczymy, jak on się tu będzie nam dalej spisywał. Dobrze, tutaj Jakubik. Teraz sobie dokooptujemy tutaj chłopaków na ławkę i rozpoczniemy mecz z Polonią Warszawa. Zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. Może lepiej niż z ŁKS-em. No zakładamy, że z tym ŁKS-em zagraliśmy i co nieco o tej taktyce wiemy. Chociaż, jak mówię, zapomniałem o tych atrybutach. No dobra, i tu jest w porządku. No jakby mi ktoś za Rossiego dał tutaj, czy za Semedo, czy za Machado dobry pieniądz, to mógłbym pomyśleć, ale wtedy musielibyśmy jakiegoś Polaka wprowadzić. Kosztem pewnie wyników. Na ten moment mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polaków w składzie. No dojdzie Rosza, więc będzie 5, za mało. Ale to powolutku musimy tego Radomiaka budować. Najważniejszy jest ten scouting, najważniejsze jest, żebyśmy mieli bazę piłkarzy, których ewentualnie tu można sprowadzić, ale bazę, którą zbudują nam skauci, a nie jakieś listy z internetu największych talentów z niższych lig polskich. Chociaż sam taką listę robiłem. Dobra, więc spokojnie, stawiajcie fundamenty na kolejny sezon. Wiemy, co chcemy grać, wiemy, jak chcemy grać, tylko pytanie, czy będziemy w stanie tak grać, jak ja sobie to założyłem. Czyli posiadanie piłki, rozgrywanie piłki, próby zaskoczenia rywala i czekania na jego błąd,
mieć te posiadanie powyżej 50% średnio w lidze, to jest mój cel, i mieć powyżej 500 podań średnio na mecz, to jest mój cel. Strzał Luisa zza pola karnego, ale widzieliśmy, jak bardzo był niecelny. No, zobaczymy, jak ten Radomiak będzie tutaj sobie hulał i jak będzie wyglądał w naszym tutaj, można by rzec, rozumowaniu taktycznym. Czy to w ogóle uda się stworzyć na bazie takiej formacji, gdzie na dobrą sprawę to ten skład jest troszkę jednak chyba pod taką szybką grę, bo tam mamy tych skrzydłowych, ale ja staram się też, żeby ci środkowi pomocnicy, bo mamy ich ciekawych na pewno, Wolski, Jordão, Roberto Alves, tak? To tutaj jakby są ci piłkarze, no i oni muszą stanowić o rozegraniu w Radomiaku. Zobaczymy, na ile będziemy w stanie to osiągnąć. Na razie nie jest łatwo, 51% posiadania piłki, mało podań, 132, ale na dużej skuteczności. Jednak no, troszkę tutaj inaczej to musimy wszystko, chyba będzie trzeba zbudować. O, tutaj była sytuacja dla Polonii Warszawa, ale spalony. Jak my jesteśmy tu ustawieni, jeżeli chodzi o defensywę? Chyba nic tu nie mamy ustawione. Mamy tylko średni pressing i raczej tutaj jesteśmy ustawieni standardowo. No dobrze, powolutku to będziemy budować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ta siatka podań nie jest idealna w tym momencie niestety. I też nie jest idealna nasza gra. Wolski w pole karne, jest tam Rossi. Wyskoczyli piłkarze. O, Koniewski! Broni Bąkowski. No miał szansę ten młody piłkarz Radomiaka, żeby rozpocząć strzelanie choćby w meczu sparingowym. Mało podań bardzo, bo nawet nie ma 200. Więc nie wiem, czy uda się te 500 osiągnąć, natomiast posiadanie piłki jest na poziomie 52%, 54%. Bąkowski rozpoczyna Polonia Warszawa. Gramy oczywiście u siebie, no i tutaj gramy z zespołem z Fortuna pierwszej ligi, więc dobrze by było ten zespół zdominować. Polonia Warszawa też nie jest najmocniejszą ekipą zaplecza ekstraklasy, a jednak tutaj potrafią nas zaskoczyć. I w tym momencie tutaj gubimy linię spalonego i robi to chyba Cichocki. Wydaje mi się, że Cichocki tutaj popełnił błąd i nie zgrał tej pułapki offside'owej z kolegami z zespołu. Zaraz zobaczymy, ale to chyba on nam tutaj, czy nie? Czy nie był to Cichocki, a był... Nie, przepraszam, to był Abramowicz. O, to tutaj... No, na linii. Szkoda. Ale powolutku do celu. Będziemy to sobie budowali. Nie ma co się tutaj na razie spinać i spieszyć. Jedna sytuacja, jedna akcja i Polonia Warszawa z bramką na 1-0 w meczu towarzyskim. Kluska, strzał kolejny, Majchrowicz nad poprzeczką. To też mogło zaskoczyć piłkarzy Radomiaka na pewno. Więc tutaj no nie wygląda to najlepiej. Może warto by było jednego zawodnika dać niżej. Albo wtedy zagrać ewentualnie 4-5-1. No zobaczymy. Będziemy kombinowali pod tą naszą radomską tiki-takę. Dobrze, więc tak to wygląda. W tym momencie dużo akcji tutaj idzie stroną lewą. Z tego co widzimy, tych podań tu jest najwięcej. Strasznie tu wysoko jesteśmy. No dobra. Na razie nie będziemy robili zmian. Oczywiście taka postawa jest absolutnie nie do zaakceptowania. Nie można nam przegrać meczu u siebie. Polonia robi zmiany. Mamy 2,5 tysiąca kibiców, 124 kibiców z Warszawy lub z Radomia, bo pamiętamy, że to mogą być równie dobrze kibice Broni Radom, którzy z Polonią mają kontakt dość przyzwoity. Wolski w pole karne. Mamy tam Rossiego i trafia w zewnętrzną chyba część słupka, ale i tak był tam offside, poza tym tak, zasłaniał piłkę bramkarzowi podobno i przyczynił się do tego, że bramkarz nie mógł podjąć właściwej interwencji. Mamy Abramowicza, Abramowicz z lewej strony, Abramowicz, piłka w pole karne, jest tu Jordão, jest też Machado, no ale niestety znowu któryś z zawodników Polonii Warszawa ten strzał zablokował, a bramkę nam strzelił Szabi Azumendi. Ciekawe, czy w Polonii Warszawa mamy jakiegoś zawodnika młodego. Jak już jesteśmy przy Polonii Warszawa, to możemy sobie to oczywiście sprawdzić. Niezbyt. Jest Krzysztof Koton, U21. No i też jak tu przy okazji jesteśmy, to od razu dajemy go do scoutingu. Tych scoutów będziemy mieli tylko dwóch, plus główny scout, bowiem w Radomiaku nie ma zbyt dużej bazy scoutingowej. W sensie, no nie ma też pieniędzy, prawda? W ogóle ten klub jest w rozsypce, więc będziemy pewnie dostawali te raporty stosunkowo wolno i dlatego to już jest ważne, żeby to teraz zacząć wyznaczać.
No i będziemy na te raporty czekać, na razie od głównego skauta, a potem od skautów, których zatrudnimy w Radomiaku. Zobaczymy, kto to w ogóle będzie. No i na ile oni będą nam przesyłali jakieś tam, można by rzec, pozytywne raporty. Potraktujmy ten mecz poważnie, bo głupio by go było przegrać. No to posiadanie nie jest takie, jak ja sobie tutaj zakładałem. Mamy 60. minutę. Musimy jakieś zmiany zrobić. Mike Sestor wejdzie na boisko i wejdzie Pedro Justiniano. Wejdzie też na boisko Christos Donis za Luisao, Roberto Alves za Wolskiego. No i może Snopczyński, jak on tu wygląda na fałszywym napastniku ewentualnie. Tak średnio bardzo. Wagner. Wagner mógłby tu wejść za Semedo. I spróbować. Dobra, zatwierdzamy. I po tych kilku zmianach możemy rozpocząć. Pół godzinki do końca. W Radomiu Radomiak przegrywa z pierwszoligową Polonią Warszawa 0-1, a w zasadzie nie mając nawet jakiejś wielkiej przewagi. No ale dobrze, ja w ogóle uwielbiam takie kariery, kiedy na początku nie idzie, kiedy musisz do tej taktyki się przyłożyć, kiedy musisz sprowokować swoich zawodników, żeby oni wykonywali to, co sobie wymyśliłeś. Ale piękna bramka Christosa Donisa, prawa noga, zewnętrzna część stopy i mamy 1-1. Chociaż też to nie była taka akcja, jaką ja sobie zaplanowałem tutaj, ale jest gol i to jest chyba generalnie w tym momencie najważniejsze. 20 minut do końca tego meczu, dobrze by było jeszcze zdobyć może jedną bramkę, ale póki co atakuje zespół z Warszawy. Piątek do Pawłowskiego, Pawłowski wycofuje do Majsterka. Majsterek z dystansu, ale tutaj poprzeczka. Wydawało mi się, że ta piłka chyba Majchrowiczowi też się tak wydawało jak mi, że ona przeleci nad bramką, a ona w ostatniej chwili spadający liść, no i odbija się od obramowania bramki. Mamy 79. minutę i cały czas wynik 1-1. Zobaczmy, Alves i z dystansu. On ma strzał i teraz to bardzo wyraźnie pokazał. Zatrudnił Kuchtę, ale niestety gola nie ma. Więc będzie dośrodkowywał Donis. Oczywiście tutaj ja mówię o tym scoutingu, że tych młodych zawodników będziemy szukać, no ale to też jest nie wszystko, bo nawet jeżeli znajdziemy młodego, fajnego piłkarza z dużym potencjałem, to pamiętajmy o tym, że po pierwsze to jest tylko Polska i w tej Polsce poza kilkoma klubami, które mają dobrą szkółkę, ciężko będzie wyłowić wielki talent na skalę europejską. Po drugie też trzeba mieć infrastrukturę i bazę, która będzie tych piłkarzy szkoliła. Dlatego tak ważne będzie jeszcze, żeby mieć trenerów i to trenerów, którzy będą potrafili szkolić młodych zawodników. Więc nad tym też musimy bardzo, bardzo mocno myśleć. Także tutaj Radomiak ta cała misja, którą ja sobie tutaj wyznaczyłem, jest misja długa i nie wiem, czy zdążymy ją zrealizować w tym FM-ie. No ale to spokojnie, zobaczymy. Jeżeli nie, to i tak mam zamiar w FM-ie 2025 rozpocząć jakimś klubem polskim z niższych lig, dużym klubem, ale z niższych lig, więc tam ewentualnie będziemy coś podobnego chcieli budować. No mecz, gdzie w drugiej połowie oczywiście my osiągamy tą przewagę, bo Polonia zrobiła zmiany, więc troszkę słabszy ten skład ich jest, ale to nie jest mecz dobry w naszym wykonaniu. Mamy też 60% posiadania piłki prawie, mamy też ponad 500 podań na skuteczności, 90% minimum to musi tak być, nie może być niżej, bo to będzie wtedy oznaczało, że musimy coś tam przebudować, coś tam jednak wykombinować, wymyśleć i zagrać inaczej. Jeszcze tutaj się zastanawiam nad... Może podnieść tych zawodników, a tych cofnąć? I rozgrywać od troszkę niższych tych pozycji? Przecież i Alves, i Jordão mogą grać troszkę niżej. Chyba tak zrobimy. Jeżeli nasze mecze dalej tak będą wyglądały, to oczywiście sprowokuje to trenera do zmiany tej piramidki. No ale to ja sobie też to wszystko oczywiście na spokojnie ustalę. Będziemy te mecze towarzyskie obserwowali, bo to jest dość ważna kariera i na pewno chciałbym, żebyśmy razem tutaj byli w tej całej ewolucji taktycznej. Okoniewski, jeżeli tam nie było spalonego, to mamy to, w co chcemy iść w tym sezonie, czyli bramkę młodego piłkarza w meczu. Okoniewski zdobywa swojego pierwszego gola. To jest oczywiście mecz towarzyski, ale cieszymy się, bo mamy 18-latka ze sporym potencjałem jak na Radomiaka i on strzela bramkę. I to jest piękna sprawa i to jest fantastyczna dla nas informacja. Brawo, brawo Krystian. Właśnie w tą stronę chcemy pchnąć tego Radomiaka. Wygramy zatem spotkanie z Polonią Warszawa. 577 podań, dobrze.
tiki-taka pełną parą. Za wszelką cenę. No, trzeba tym Radomiakiem pograć w piłkę. 2,53 expected goals. Więc bardzo fajnie. Te akcje budowane, wykorzystywane. Okoniewski MVP tego meczu. No to fajnie. To fajnie to wyszło. Jeszcze chciałbym rzucić tak szybko okiem na tą... na tego Radomiaka w kontekście oczywiście podań. Jak to dokładnie tutaj wyglądało. Tutaj bardzo dobra współpraca Rossi Jakubik, czyli boczne sektory bardzo dobrze pracują tutaj. Bardzo fajnie. I bardzo wysoko wychodzi Jordão, no ale on grał jako fałszywy napastnik. To jest dobre. Tutaj mamy Machado, który też schodził do środka, dlatego zawężał nam. No dobra, w porządeczku mamy materiały do analizy. Dobra robota, dobry comeback, bo pierwsza połowa taka bardzo średnia. I mamy tą wygraną w pierwszym meczu towarzyskim. No plus przegraną z ŁKS-em 0-3, co nam daje troszkę do myślenia, prawda, w kontekście tego, co będzie się działo w lidze. Mamy Wartę i Zagłębie, czyli troszkę inaczej. Tam chyba był Raków i Śląsk na początku, w tamtym sejwie, no ale nic nie zrobię już w tej kwestii. No więc dobrze, po kolei słuchajcie powoli i do przodu. Myślę, że będzie w porządku. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Lecimy dalej, na pewno mówię, spotkamy się w kolejnym i ze dwa mecze towarzyskie jeszcze sobie zagramy. Zobaczymy, jak ja bym to chciał budować, bo być może spróbujemy jeszcze opcji z obniżeniem tych dwóch piłkarzy, a z podniesieniem Machado i Semedo. Ale role będą podobne. Do rozegrania. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!